Witajcie, jestem Hebi, witam was w kolejnym odcinku z serii Fear Perseus Mandate. No i tu mamy helikopter, który się trochę tak rozbił. No. Kontynuujemy naszą rozgryweczkę. O, ho, ho, panie, piękny, ja to chcę. Oha, no. No i, no. Aha, to czyli już... Czyli tu już mamy jakby początek końca Fira i jedynki, tak? Fir się kończy, jedyneczka, Fetel nie żyje. Czyli niedługo powinno być... O! Nie mam granatów, dobra. To wszystko wyjaśnia. Dobra, ale nie ma też żadnego karabinu. Kurde, ja tak, wiecie, wyszedłem z myślą, że mam... jak to się nazywa? Jakiegoś granata. Znaczy pewnie jakiś tam jest, ale... Ale no nie wypał. Aha, czyli dobra, to czyli ja wiem, co tu już będzie się fabularnie działo mniej więcej. No i w sumie chciałem jeszcze poruszyć taką kwestię, sobie wejdę na górę może. Bo nie wiem, co tu jest. A właśnie, jest to wzmacniacz. Wzmacniacz odruchów. Patrzcie, po ile on bije. Poruszyć taki temat reklam. Ale nie reklam takich, że na YouTubie, że ktoś cię poleca czy coś. Boże, ja tracę tych. Tracę tych apteczek jak tego życia jak głupi. No może nie powinienem z shotgunem biegać. Ale mniejsza o to. Okej. Reklam, ale no nie tak YouTube'owych, że ktoś tam poleca jakiś produkt czy coś. Zdech? Dobra, myślę, że postrzelam trochę z tego. Tak nie za bardzo jest okej. Kurde! Dobra, to spieprzyłem, to fakt. Nie, może nie powinienem tracić karabinu żadnego. To postrzelamy trochę z tej przyjemnej broni, że tak to nazwę. Reklam w telewizji, a konkretnie konkretnych produktów. A chodzi mi o produkty dla dorosłych. A konkretnie... konkretnie prezerwatywy, czy tam kondomy, kto tam woli. Widziałem w sumie dwie reklamy tych produktów. Dwie reklamy i to takie reklamy, przy których klękajcie narody. Aha, ja podniosłem amunicję do tego. Pierwsza reklama, nie będę tu mówił, jakie to były do konkretnie marki, produkty. Aha, ja wiem już, dlaczego tak życie tracę, zapomniałem wam wspomnieć. Podniosłem poziom trudności do normalnego. Za jakby prośbą już pewnego użytkownika, nie powiem wam już jego niku. Ponieważ zwyczajnie nie pamiętam. Zdychaj. ZW. Przepraszam was za te zniknięcie, jednak zapomniałem, że zamawiałem sobie ostatni tom bardziej
Naruto i no jakoś tak to tak wyszło, że to dzisiaj przyszedł kurier, tak? Ale to już w sumie preorder, no to już mnie nie dziwota. Coś czuję, że będę żałował tej zmiany trudności. Kto drugi to był? To jest cały czas strzela. Jeszcze kurde, słońce mi tu przeszkadza. No bo rano se zacząłem nagrywać. Dobra, wracając do tematu tych reklam. Widziałem. Wow. Coś czuję, że szybko będę żałował zmiany poziomu trudności. Będę więcej quicksave'ował. No, wracając do tematu. Widziałem dwie reklamy. Nie będę mówił jakich produktów, ponieważ mi nie płacą. Tak dziwnie tu jest, tak szczerze. Aha, to już Civic Checkpoint, czyli tu musimy zaskoczyć. Jakoś mi się to nie podoba. Czyli sobie podładuję trochę życia. Co tu jest bomba? Kapitan bomba. Mniejsza. Jak to za mną? Dziękuję. Aha, tam nie wejdziemy. Okej, nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie. No, widziałem dwie reklamy tych produktów i powiem wam szczerze, że jeśli to kogoś zachęciło do kupna, produktów tych, no to fajnie. To znaczy, że reklama działa, tak? Patrzcie, jak mnie chciał zajść, skubany. Mam spieprzać, tak? Czy gdyby to było takie proste, to easy. Dobra, checkpoint. Znaczy, jest quick save. Pierwsza reklama, chyba najbardziej znana. Dosyć też. Dosyć też stara, tak myślę przynajmniej. Z tym konarem. Z rozpal konar, coś tam, coś tam. No taki niby sceneria takiego kempingu. I no i w sumie na tym się opierał to, że nie wiesz jak ją rozpalić, czy coś takiego. I no reklama ogólnie głupia. Nie da się ukryć. Kurde. No to teraz jestem w dupie. Nie mam żadnego karabinu. Tu masz karabin, prawda? To daj go. No teraz tutaj trzeba jednak opierać się na karabinach. Tu już... Jeszcze shotgun za bardzo nie pomoże. No. I co mnie najbardziej zabiło w tym, że jej jest zimno, nie? Że niby nie jest rozpalona. A jak rozpala już te... Rozpala... konar. Udaje mu się to, no to ona... wchodzą do namiotu w wiadomym celu, tak? A no, głupie to jest, no aha, tędy się nie da przejść. Głupia reklama, no ale jeśli działa, no to co? To co ja będę szkodził? No to znaczy, ta reklama jeszcze aż tak głupia nie jest jak następna, moim zdaniem. Ło, jak blisko było do śmierci. Dobra, daj to. Bo tego widzę, że tu jest więcej.
bang, 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 bang. Czemuś to taki wytrzymały z gnoju. No i tu wychodzą problemy wyższych poziomów trudności, czyli większa inteligencja, więcej obrażeń zadają i ogólnie jest ich więcej. No ale nic na to już nie poradzę. Powiedziałem, że spróbuję. To spróbuję. Najwyżej jak będzie mi słabo szło na tym... na tym wyższym poziomie trudności, znaczy na normalnym. Ale wyższym pod tym względem, że wyższym niż łatwy. To najwyżej później zmienię z powrotem na łatwy, bo komentowanie i dobre granie zwykle u mnie nie idzie w parze. No ale zobaczmy. W ogóle myślałem, że tam leży ten. Jak to się nazywał? Wzmacniacz zdrowia. No i będę częściej korzystał teraz z powolnienia, tak? Ło, prosto na granat. No. Druga reklama, którą dzisiaj dopiero zauważyłem, to jakby scena łóżkowa, znaczy łóżkowa. Znaczy no, w łóżku leżą. I... znaczy jest widok jakby od nóg. Że jakby kamerzysta leżał w nogach, spał w nogach. No i... kobieta się pyta, standardowa kwestia, śpisz? Nie, czekam na ciebie. A czy ty mnie jeszcze kochasz? No oczywiście. Ja jakoś... coś nie wierzę, to ności rośnie. To nie nos. I nie będę mówił marki, ale chyba każdy, kto widział tę reklamę, myślę, że wie, o którą mi chodzi. I ona była tak śmieszna, że aż głupia, że nie wiem. Dobra. Dobry wieczór, panie psorze. O! Taki uciekają. No, ktoś odpalił. Auto leci, tak trochę. Gdzie go nie można zabić? Zamknął nas. No, raczej się pośpiesz, kolego. Bo jakby będziemy w dupie tak trochę. No, czyli tak jesteśmy w dupie, bo w sumie jest wybuch atomowy, tak więc... Interwał 4, Devastation, Buried. Buried to chyba znaczy pochowany, tak? Albo... no, chyba tak, a nie wiem, nie jestem do końca pewny. No i ja się pytam, kto... znaczy target, znam target, znaczy... cel tej reklamy, znaczy... nie cel, tylko... no target, nie wiem jak to przetłumaczyć. Do kogo ona jest, ta reklama? O! Dla dorosłych. No, tak jakby ktoś... się nie domyślił. A, mamy latarkę. Zaś spadek FPS-ów, nie wiem dlaczego. Pamięci mam sporo, więc to nie może być wina grami. Nie mogliśmy normalnie po schodach. Ja myślę, że to też nie byłby głupi pomysł. I on tu jest. Dobra, tu się bardziej to przyda. To raczej nie będziemy... o, widzimy już skutki napromieniowania, już nam bije na dekiel. Tu chyba nie będzie niewidzialnych, przynajmniej mam nadzieję, ponieważ na... łatwy, na normalnym poziomie trudności może być trochę ciężko. Wiesz co,
Weź to. Mamy tu coś konkretnego. I jeśli widzieliście te reklamy, o których mówię, a myślę, że się domyślacie, o czym mówię, to napiszcie mi w komentarzach, czy was ta reklama w jakiś sposób zachęciła do zakupu produktów tej firmy. No ale... Może nie powinienem takich tematów tutaj poruszać w tej grze, no ale... No, jeszcze... Mogę o to samo się ciebie spytać. Oczywiście, oczywiście. Mnóstwo origin. Idzie Alma! Ale już... Ale jako nastolatka. Patrzcie, co tu mamy, patrzcie, co tu mamy. To mi się podoba. No niestety... Czyli jednak mamy tych niewidzialnych gnojków. Coś mnie cofnęło. Znaczy ja wiem, kto mnie cofnął, ale nie w rozwoju. Ło, wow, halo. Ej, ja nic nie widzę. Wy pewnie też nie. Hey, up here. Hold on, I'll be right down. No, raczej nie będziesz. No, jako jedyny się obronił. I to jest ten nowy stworek, o którym mówiłem. No my nic tutaj nie możemy zrobić, że poza spadkiem FPS-ów. No tak trochę nie żyjesz. Może i się obroniłeś przed tymi ciulami, którzy zabili Holiday'a. Ale już przed tymi nie umiałeś. Czy ich tu to, pewnie zobaczycie ich ryjec. Ale... Ja będę starał się ich... mimo wszystko unikać. Z wiadomych przyczyn. Chodź tu, chodź tu. Przedeś sam czy z kolegami? Mam nadzieję, że sam. Czy tych tu... Tuszku widzę, że nie jest tak dużo jak... Jak w poprzednim dodatku. Więc to się chwali.
No, uważaj, bo jestem... No, to zobaczyliście, geryjec. Chcąc czy nie chcąc... Dobra, poczekam tu chwilę, żeby się latarka naładowała. Nie chcę chodzić w ciemności. To jest chyba logiczne, tak? Ponieważ w ciemnościach kryje się wiele złych rzeczy. A no jak wiadomo, złe rzeczy chcą nas zabić. Nie róbcie tak, koczkodany! Nie rzucaj mi krzesłem. Kultury do starszych, no znaczy no... Ja was widzę, znaczy nie widzę was. To jest mój główny problem. Ale dodali im nowe dźwięki, widzę. Znaczy słyszę, że teraz mają takie... Czemu zawsze schody w górę są w jakiś sposób zablokowane? Że tak nie powinno to być. Że to jest... Tyle łamie konstytucję. Kurde, Bela... Pewnie powinienem pójść w dół. Tam powinno coś chyba być. Nie. To chyba był Jankowski i się... Tak... Troszkę, ale tylko tak... Troszkę wystraszyłem. Nie, poważnie wystraszyłem się. Nie spodziewałem się go w ogóle, zapomniałem. Może o nim w ogóle, że on się może tu pojawić. To byłem ja, czy to byli oni? Rozgasimy na chwilę latarkę. Jedziemy. Nie rób tak, bo ja się cykam. Czy nie? Ja się cykam. To jest chyba to miasto, które zostało jakby wciągnięte kiedyś pod ziemię. Spierdzielaj, koczkodanie. Na was kto tu przysłał? Szczerze, dawaj mi nitownicę. Dawno nie strzelaliśmy z nitownicy. Nie wiem czemu, ale nigdy nie lubię takich pomieszczeń w tej grze. Źle mi się kojarzą. Exit only. O, to mi się podoba. Jak jest exit only, to ja to lubię. To ja daję łapkę w górę i ja udostępniam film. Nieśmieszne. Nieśmieszne żarty nieśmiesznego youtubera. Nie polecam. Ale dobra. Mamy jakby... Oj, wybaczcie. Kolejną część interwału, więc ja tutaj zakończę, więc jeśli film wam się spodobał, zostawiacie łapkę w górę. Jeśli chcecie o coś zapytać, coś dopowiedzieć, mnie poprawić, piszcie komentarze. A jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.